W sumie ja też nie znałem jej zbyt dobrze. Zawsze można było oczekiwać po niej czegoś niespodziewanego. Ona była dla mnie taką zagadką, wiesz? Podbiegała, uśmiechała się, całowała. Ale jak ją zapytałem kiedyś, o czym myśli, zamilkła. Patrzyła. A opowiadałem ci, jak szła kiedyś 60 km na piechotę, na mrozie, przez granicę, tylko po to, żeby się ze mną spotkać? Chciałam troszeczkę na ciebie popatrzeć. Wiesz, ja nigdy nie lubiłem tych idiotycznych książek i filmów miłosnych, takie mi się to wydawało głupie i sztuczne i obrzydliwe, ale robiłem porównania i zawsze to się pisałaś? Mhm. Czym ci się odwdzięczę za okazaną mi dobroć? Za twój uśmiech. Jakbym żył bez twoich listów. Od wczoraj znowu nabrałem do siebie trochę szacunku. Przecież napisałaś o tak drogiej mi głowie. Cóż warta jest głowa, której nikt nie pomieści.